Interpelacja na zmiany wykursowania autobusów linii nr 17, 19, 21. Od miesiąca dzięki oddaniu do użytku nowego odcinka ulicy Konstytucji 3 Maja od ulicy Sobieskiego do węzła Konstytucji znacząco skróciła się droga, jaką wiązani muszą pokonać do autostrady A1. Nowy odcinek drogi skrócił też znacznie drogę do osiedla Miszek, niemniej fakt, że kierowcy jadący z kierunku centrum ulicami Kalinkową i Korczaka wybierają przejazd ulicą Konstytucji zamiast jak dotychczas Szosą Toruńską. W relacji osiedle Strzemięcin, rząd Miszek kursują 3 linie autobusowej komunikacji miejskiej, to jest 17, 19 i 21. Zmiana trasy tych linii z ulicy Sobieskiego bezpośrednio w nowy odcinek Konstytucji 3 Maja i przez węzeł w przebiegu trasy średnicowej ulicami Magazynową albo Składową oraz Szosą Toruńską skraca odległość do przystanku końcowego o dokładnie 1200 metrów w jedną stronę. W ciągu tygodnia autobusy linii nr 17 wykonują 144 kursy, linii nr 19 326 kursów, zaś 21 182 kursy, łącznie 652 kursy tygodniowo. Zmiana trasy tej linii oznaczałaby zatem oszczędność niemal 800 km tygodniowo i 40 700 km rocznie. Przeliczając to na koszt pasożera metra, mówimy o kwocie ponad 260 000 zł, jakie można zaoszczędzić z tego tytułu. Kolejnym argumentem przemawiającym za zmianą przebiegu linii jest czas. Zarówno czas, jaki zajmuje pasażerom pokonanie trasy do i z Miszka, należąc dookoła Szosą Toruńską, jak i czas pracy kierowców. Kurs nową trasą oznacza każdorazowo oszczędność rzędu od 7 do 10 minut. Każdorazowo, na każdym kursie. W ciągu roku, uwzględniając wszystkie 3 linie autobusowe, uzyskujemy oszczędność aż 4500 godzin. Dokładnie to jest 187 dni, czyli pół roku. Co tak, jakbyśmy wypuścili teraz autobus, który przez pół roku dokładnie, 24 godziny dobę, kursuje sobie na odcinku rząd Miszek. W związku z powyższym wnioskuję o dokładne przeanalizowanie oraz zmianę przebiegu linii autobusowej komunikacji miejskiej nr 17, 19 i 21 właśnie przez ulicę Konstytucji 3 Maja, oddaną do użytku miesiąc temu.